Witam cię widzu bardzo serdecznie, robi się poważnie, ostatnia szansa na trafienie Totsa Ligę, jest godzina przed 18:05 i przygotowałem, obiecałem, przygotowałem, jeszcze jako bonus 11 piłkarzy z Ligę mam za zadania, więc no co, jedziemy. Zapraszam was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do FIFA w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, a możecie płacić przelewem, blikiem albo paysafe cardem. Na stronie możecie też sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym WAHU macie 5% taniej, a link do strony macie w opisie. Jedziemy z otwieraniem, jako że poprzednio naprawdę mocarnie te rozbudowy ligę oddały, no to nie mogłem zrobić inaczej niż troszeczkę końców zarobić, trochę kart z klubu posprzedawać, a raczej praktycznie wszystko, co mogłem sprzedać. No i kleimy po prostu te rozbudowy. Tyle zrobiłem, jak nic nie wypadnie mi z nich kompletnie, no to już więcej nie zrobię, a jak coś będzie wypadało, to mam jeszcze 90 koła, więc najwyżej dokupię. Trochę kart już miałem wcześniej w klubie i tak dalej, więc no po prostu robimy, otwieramy i kręcimy do oporu. I miejmy nadzieję, że coś wypadnie. Jeżeli doceniasz poświęcenie, to zostaw łapkę w górę, widzu. Jak zostawisz 8 łapek, to będzie miło. Zostaw subskrypcję, żeby więcej takich rzeczy nie przegapić. No i co ja mogę jeszcze powiedzieć? Mogę jeszcze powiedzieć, że paczka z TOTSem będzie na pewno z ligą, bo mam na drugim koncie do zrobienia. Jeszcze jakieś dodatkowe paki też tam mam, więc też będziemy mogli sobie otworzyć. Ale w sumie zobaczymy, czy te dodatkowe paki będziemy otwierać już dzisiaj, czy może nie. I jak coś, te wszystkie duplikaty, co będą wypadały, będę mielił na kolejne rozbudowy. Bo no, co się będzie marnowało, nie? A te niewymienne, a czy niewymienne, a te złote, zwykłe karty na piki będziemy mielić, więc jeszcze więcej szans na trafienie Neymara, tego Mbappe, albo Renato Sanchez'a. O, bo tych kart to by potrzebował. Wiecie, co wam widzowie powiem? Z tym otwieraniem paczek na drugim koncie to możemy nawet nie wyrobić, nie? Więc przed 19 w sensie, zanim tocy ligę znikną, więc najwyżej na drugim koncie po prostu paczkę z tocym tylko sobie trzaśniemy, nie? A tutaj, no, do oporu. 5 pików się zrobiło, więc jedziemy. Numer 1, Syfon. Numer 2, również Syfon, ale po kolei ładnie się ułożyło. 8, 2, 8, 1 i 8, 3. Numer 3, 8, 4, to może 8, 5 teraz od razu z pominięciem, niekoniecznie. I Pickens ostatni jak nara. Dobra, no jest kes. Wiecie, co ja wam powiem? Jako że w poprzednim filmie otwierałem tych rozbudów trochę i nieźle wypadło, fajne tocy były, to pewnie teraz, jak się napaliłem na te rozbudowy znowu, to pewnie wypadnie mi totalny syf i będę płakał, że wydałem 200 koła zamiast na Kimpembe, to na te rozbudowy. Czaisz bazę, byku, że od 5 razy, od 5 otworzonych rozbudów nie dostałem żadnych ekranów? I dostałem tego Mbembe już trzeci raz pod rząd? Zaczynam się powoli denerwować, szczerze mówiąc, bo... No, jest Lipton straszny, no, jakiegoś Totsa na przełamanie, może, proszę? Ciekawe, czy będzie Mbemba tutaj. Nie, no nie chcę mi się już tych paczek otwierać, no nie było ekranów od jakichś 8, zostaję raperem, przysięgam. I Mbemba znowu, no ile można? Ekrany, cud nad Wisłą i to będzie bardzo przepiękny Fabian, który jest w każdej paczce, jak są ekrany praktycznie. Nie, przepraszam, w co drugiej. No jeszcze wystąpił problem, nie wywali z serwerów, no naprawdę, serio. Byłem tak pozytywnie nastawiony, nie, do tego odcinka, że o, poprzednio wypadły tocy, fajne, i zrobiłem tylko chyba z 10 tych rozbudów, albo z, nie, no chyba z 14 łącznie wyszło, a dzisiaj zrobię w tym odcinku ze 30, więc będzie fajnie, bo będzie dużo szans na trafienie toca i będzie leciało dużo toców. To jest najgorsze podejście, nie róbcie tego, bo to się zawsze tak kończy, nie? To, że raz coś udało się trafić, nie znaczy, że będziemy trafiać cały czas. No ale mam nadzieję, że jednak dzisiaj coś wypadnie, nie? 3 piki kolejne wjeżdżają, proszę bardzo. Pierwszy, o, Toni Kroos, dobra. Już myślałem, że będzie totalny syf, zapomniałem ciszyć telefonu, ale chyba tego nie było słychać, bo nie wiem, czy to mi tylko coś mignęło na ekranie, czy jakaś wiadomość przyszła, bo no ja mam słuchawy i nie słyszę. O, super, znowu to samo. Nie no, niesamowite to jest, naprawdę. Nie no, legitnie mi się już nie chce. Nie wiem. Bo nawet nie wiem, czy ja to wrzucę, przecież tu się nic nie dzieje w tym filmie. Ja tak, Dobra, jako przerywnik otwieram 11 piłkarzy 7-5 plus z Ligę, sobie ściągnę słuchawki, pójdę sobie po coś do żarcia, bo to jest jakiś hit, także nie chcę otwierać, tylko tak wysunę, bo w gaciach siedzę, nie widzę, co wypadło. Mam nadzieję, że nie było widać moich gaci. I co my tu mamy? O, to ci jest, nice, czekaj, gdzie są moje słuchawki? Kabela 91, jego chyba jeszcze nie mam. O, i jeszcze Andren, to... Dwa tocy, jest Hakimi, se tylko poprawię siedzenie, jak coś, se przyniosłem takie coś, se pociąkam chociaż i będę miał chociaż tyle z tego otwierania, bo no szczerze, no nie jestem przekonany do tego, żeby coś tu wypadło. O, ekrany kolejne, ciekawe czy... No oczywiście, że duplikat. I Fabian?
Oczywiście. Kolejne trzy pikensy mamy, możemy sobie w sumie pominąć. Pierwszy, Grealish od razu. Drugi, proszę bardzo, Marką Asensio, a w trzecim będzie pewnie jakiś Gabriel Paulista. O, Ruben Dias, dobra, to... No to lepiej niż chciałem. Ale teraz wracamy do paczek. 8 piłkarzy z ligę. Ja sobie wezmę, o, Gumkę, strzeliło fajnie. Ekrany dało. A, Schmeichel, o, on też fajny. Patrzcie, i znowu Fabian, nie? O, przepraszam pana Carlosa Solera. Nie, no ale jest jeszcze Fabian w gratisie, no mówiłem, że on będzie. To jest paczka później jak coś, dobra. Już myślałem, że... Ej, nie, bo on będzie jeszcze w środku, Fabian, nie? Na 100%. A, nie, jednak nie, sora. Ej, dobra, widzowie, wiecie co, jak z tych rozbudów nic nie wyleci totalnie, żaden toc, no to ja kolejnych nie robię. Po prostu idziemy na drugie konto jak najszybciej i tam coś jeszcze otworzymy, bo... To już po prostu mi się, no kurde, odechciało, no, nie wiem, dziwicie się? Zostawię sobie te karty złote zwykłe i złote rzadkie, co wypadną na tocy Ultimate, bo pewnie na tocy Ultimate będą jakieś te rozbudowy, jakieś tam inne piki. No może na tocy nie ligę, tylko na tocy Serie A, jak coś za Food Champions wypadnie, to pokręcę coś w tym stylu, w sensie w stylu rozbudów, jak będą, bo na pewno będą. Nie no, nie chce mi się już tych, jak to się nazywało, bumki, nie chce mi się już... O, toc jest, ty, czekaj, Francja, a... Dobra, to... jednak se ci umknę. Tylko pójdę od razu o tego. No Kimpembe przepalić. No i proszę bardzo, mamy zrobione. Mieszana paczka rzadkich piłkarzy. No ale dobra, no wypadł ten stos z ligą, to idę jeszcze przykręcę parę tych rozbudów i pików. Ty, a może jakbym te piki po jednym klikał, to by zaczęły oddawać, co? Może? No dobra, no 8-4 to w teorii oddał. Przepalam na tego pika Fabiana i tego Solera, bo na 100% za chwilę ich dostanę z powrotem. A z pika co dostanę? A, Locatelliego. No nie zgadniecie, kto do mnie wrócił. Od razu paczkę później. Dobra, wezmę sobie ciumknę jeszcze raz może, bo poprzednio to co oddało. No oczywiście, że teraz nie odda, bo przecież to tak nie działa, nie? O, wymienne ekrany z tamtej paczki. Nie, nie mów. Dobra. Już myślałem, że ten, że nawet z wymiennej paczki Carlos Soler do mnie zacznie wracać. On wróci. On wróci. On wrócił. Fabian. No, jak nie Carlos Soler, to Fabian, no. Zostały trzy do końca. Pierwsza, Syfon. Druga, będzie tutaj, o proszę, będzie tutaj Fabian albo kurwa Carlos Soler. No co to jest? No ile można? No nie było warto, nie było warto. Nawet nie chcę mi się tego przepalać. Idźcie w pizdu. Jestem trochę zły, zdenerwowany, zniesmaczony, niepocieszony. Idziemy na drugie konto, paczkę z gwarantowanym. Tutaj to ja mam przynajmniej gwarancję, że toca z ligę dostanę. Chociaż nie, no ten Lao, ten Dybala i ten Kwiczak Faraszkelia, czy jakoś tak, to te karty w sumie nie wyglądają źle. Może bym coś spróbował otworzyć, ale co ja mam w sklepie w ogóle? A, mam jeszcze paczkę z Informem 8.1+, dobra, no to dawaj od razu. Inform bez walkoutu. Czemu zawsze bez walkoutu? O, jeszcze 11 grajków z ligę 8.75+. Będzie Fabian, patrz. Kuźwa, Carlos Soler, ale będzie jeszcze drugi Fabian, nie? Ja chyba tego gościa, albo tych dwóch, znienawidzę już. Naprawdę, przysięgam. Ja ich znienawidzę, do końca życia będą mi po głowie chodzić. Trzech piłkarzy 8.3+. Wow. To, aha, bo to nie jest z ligę, dobra. Sorry, już myślę... Było blisko, nie? Dobra, 8-3 skład mi został tutaj do przepalenia. Przepalamy Lakakę, proszę bardzo. Przepaliłem jeszcze Carlosa Solera. Dobrze powiedziałem? Carlos. Carlos Soler i Fabian. Przepaliłem ich właśnie w tym SBC, bo chyba jakimś cudem trafili do mojego klubu właśnie poprzez, no. Dobra, dawaj tą paczkę Toc Ligę, dawaj mi tutaj znowu tego bramkarza Sambe i się żegnamy. O, Fofana. Ty, a na tym koncie to ten Fofana w sumie, to ja wam pokażę coś, bo na tym koncie to bardzo mnie ten traf satysfakcjonuje z tego względu, że patrzcie to, bo ja sobie tym Fofanem grałem, wpuszczałem go z ławki, odkąd wszedł, jak on miał Turam i ogólnie z tego Fofany byłem bardzo, bardzo zadowolony, więc teraz taktyczna podmianka raz i możemy zrobić podmiankę numer dwa. Co to? Ktoś do mnie na Steamie dzwoni, wytyfy. Dobra, to jednak skądś indziej były te dźwięki, ale no tak się przestraszyłem, że hej. No a na dzisiaj, widzowie, to tyle. No, podziękować wam jedynie mogę za wasz czas, bo no, kurde, nic nie trafiłem. No, chciałem, próbowałem, ale mam nadzieję, że przynajmniej dobrze się bawiliście. Ja się z wami żegnam, pozdro dla was. No i może coś jutro wleci. Nie wiem, nie obiecuję, na 80% coś przygotuję, ale no. Albo przynajmniej się postaram przygotować. Pozdro dla was, trzymajcie się i papa. Pa.